każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Filipek, witaj. Witam drugą najpopularniejszą hienę po turskim. A to jak drugą? Pierwszą chyba. No bo, aha, no to jeżeli wiesz, no to się zmienia, płynne czasem ty, no czasem. Tak, on. Teraz ty jesteś pierwszą arcykurą, jeśli chodzi o Adriana Ciosa. Jestem taką arcykurą na... Jesteś jego jajeczkiem Faberge. Tak, tak. Avi miał chyba kiedyś fajny wers o Faberge. No co ci mogę powiedzieć, no Cios zwariował po wygranej nad 50. Można powiedzieć, że trochę się sobie zakochał nawet, bo wszędzie to mówi. No ten Cios jest naprawdę taki dziwny, słuchajcie, tak jak wam mówię, kiedy Cios mi wszystkie te rzeczy gada o tym, że wiesz, że landryneczko, jakby laleczko, dziwnie to brzmi. No, Cios chyba musi sobie uświadomić, że my na samym końcu będziemy się napierdalać, nie, a nie, że wiesz, całować czy coś takiego, co on tam... Albo nie wiem, że to jest ukryta prawda. Nie wiem, czy ty wiesz, że Cios grał. Był, tam, miałeś jakieś screena. Tam ojciec go nakrył do mniemanej partnerki i wyjebał z chaty, stary. No a i on coś mówi, że jak to jest, że on tu nigdy już nie przyjdzie, nie? Tak, no, ale fajny. Słuchaj, no mi się wydaje, chłopie, jakbym nakrył swoją córkę z kimś takim jak Adrian Cios, stary, to ja nie wiem. To wypierdoliłbym ją, stary, na zbity pysk. A ją jeszcze, tak? No ją też, stary, no już nie mówię o Ciosie. Ciosa to bym odstrzelił, stary, wiesz, jakby... Czy uważasz, że już byłaby skażona, tak, ta córka? Ja pierdolę, stary, ja sobie nie wyobrażam, jakby moja córka, patrz, łoisz w kogoś przez 15-20 lat pieniądze, stary, i idziesz na te... dajesz na ten korki z angielskiego, korki, kurwa, z matematyki, stary, wiesz, no martw się, zawozisz, stary, do tej lepszej szkoły, nie? I tak dalej. Otaczasz empatią, wstajesz rano jak... i nagle widzisz tą głupią mordę tego tak wiesz, w jej łóżku. No serce by mi się złamało, stary. No musiałbym napisać kolejną smutną piosenkę. No. Jeszcze ten mówił, że to już ja tu już tu nie przyjdę. Tak no, dalej. No, ja pierdolę, no. Masakra, masakra. Aż mnie ciarki przeszły. Nie chcesz mieć córki już? Kurwa, chłopie. Ciężko mieć w ogóle dziecko w dzisiejszych czasach, a jeszcze cokolwiek córkę. Przecież, jeszcze trudniej. Przecież to wygląda na taką, na takiego tureckiego fałszywca, co jeszcze na tym Tinderze by sobie te zdjęcia jakby podkoloryzowywał, żeby wiesz, się umówić z kimś. No nie no, widziałeś zresztą, dzisiaj wrzuciłem jego zdjęcie na Twitterze, widziałeś jak się smarował tą brązową, tą wydzieliną, żeby lepiej podkreślić muskuły. Dziwna bardzo persona. A forma ci się podobała jego wtedy? No, taka typowy, to taki w ogóle typowy kulturystyczny kloc mi się wydaje. W ogóle uważam, że jest złą rzeczą, że ludzie najpierw chodzą na siłownię, ja też ten błąd popełniłem, a potem na sztuki walki, bo to mocno upośledza i wiesz, że się stajesz taki sztywny. Ja na szczęście już w ogóle nie chodzę, tylko robię ćwiczenia stricte jakby, wiesz, stójkowe, kickbokserskie, takie pod tego, pod motorykę, no ale... Ale dobra, no miał jakąś tam formę, nie? No kogoś tam mógł tą formę poderwać, no. W ukrytej prawdzie. Dobra, teraz podsumujmy sobie walkę Adriana Ciosa, no bo wygrał z Pawłem Jóźwiakiem. Wiele osób wskazywało go na porażkę, a jednak udało mu się wygrać i teraz ocena jego potencjalnie przyszłego przeciwnika. No, zaprezentował się tak, jak myślałem, że się zaprezentuje. Czyli obalał Pawła Jóźwiaka, który niestety, ze względu na to, że jest bardzo długi, nieskoordynowany też mimo wszystko, no nie miał pomysłu jak wstać, jak wrócić na nogi, często łapał jakąś, wiesz, niepotrzebną gilotynę, która go wypompowywała, zamiast po prostu wstawać z tej pozycji i wracać do stójki. No w stójce nie zadał nawet ciosu chyba, tak mi się wydaje, czy to może jeden zadał, więc nawet nie wiem, jak mam ocenić jego stójkę. Wszystko co robił, no jakby zawalczył, no tak jak się powinno zawalczyć, wiesz, z długim przeciwnikiem, no też wiesz, ja cię nie ujmuję, bo on coś tam zapasy umie ogarnąć, w sensie to są takie, wiesz, zapasy, żeby po prostu obalić i przeleżeć i skraść rundę, dlatego jego walki nie są w ogóle atrakcyjne dla oka, ale no trzeba oddać, wiesz, nie powiem królowi co królewskie, bo był raczej błaznem w królestwie Amadeusza Ferrariego, takim stańczykiem, więc po prostu trzeba oddać błaznowi co jego. Czy w ogóle cię nie porwało jego umiejętności w tym pojedynku? Nie porwały? No, nie porwała mnie sama walka, nie? Jakby to była
taki pokaz tego, że w ogóle tego MMA się nie powinno robić we freakach. Jeżeli miałbym powiedzieć, dlaczego się nie powinno robić, to bym pokazał tą walkę, bo to kolejna taka walka, że wiesz, o, to też tak jak jego walka z Magikalem młodym, nie? No to przecież tam też w ogóle chyba nawet ciosu nie zadał, nie? To on też tylko i wyłącznie przeleżał tego Magikala i nawet chyba lewego prostego nie zadał. No nie wiem, źle się ogląda walki. No, to trzeba mu po prostu napierdolić kuflu w stójce. No, a nie boisz się właśnie tego, że on będzie cię cały czas obalał, no i ta walka... Ale ta walka będzie w poksie. Tylko i wyłącznie? No, mogę po ewentualnym zwycięstwie dać ciosowi rewanż w MMA, zobaczymy. No ja nie robię na razie MMA, nie? Jakby powiedziałem, że mogę się z nim, wiesz, jestem zawodnikiem stójkowym. Miałem walkę w MMA 3 lata temu z sobotą, wtedy ostatni raz ćwiczyłem MMA, nie, z Ferrarim jeszcze miałem, wtedy ostatni raz ćwiczyłem MMA. Czasem jeszcze na coś chodziłem, ale to wiesz, to w ogóle nie będzie atrakcyjne dla oka. Co, to będzie tak, że wiesz, że będzie znowu próbował sprowadzać, obalać i tak dalej i no nie wiem, Ferrari mnie obalił, pamiętam wtedy, pamiętam dobrze, jak się nie dawało przechodzić gardy i tyle, i żeśmy leżeli w bocznej, nie da się tego oglądać, pizgamy się jak faceci w małych rękawicach, stary, powiem tak, za większe pieniądze mogę nawet zrobić z nim no limit w małych rękawicach, ale musiałyby być odpowiednio większe pieniądze, a jak nie, no to po prostu 3 razy 3 albo 3 razy 5 boks w małych rękawicach. A Adrian chyba przyklepał, nie, te małe rękawice i boks? Dzisiaj nawet na story. No właśnie, no wiesz, Adrian się mnie pyta, czy ja się może nie obsrałem tego, no nie, można się obsrać w boksie w małych rękawicach, więc róbmy to. No dobra, to teraz pytanie, gdzie ta walka się odbędzie? Czy to będzie piąta walka z rzędu Adriana Ciosa w Federacji Cloud MMA, czy jednak gdzieś tam pójdzie na wypożyczenie, albo ty pójdziesz na wypożyczenie do Clouda, jak to wygląda? Z tego co wiem, to obie federacje są zainteresowane takim pojedynkiem. Ja, tak jak powiedziałem, wolałbym zawalczyć w Cloudzie, pójść na wypożyczenie i też zobaczyć, odnaleźć się w innym tam środowisku, może by było ciekawiej na tych konferencjach. Nie chcę chlewu robić też w swojej federacji, chociaż z drugiej strony, no jakby po prostu nie chcę tego za sobą, wiesz, uczepi się gówno statku i powie płyniemy i wiesz, ja nie chcę, żeby on płynął ze mną tym nurtem Fame MMA, bo miałbym taką cichą satysfakcję, że takie osoby jak całe życie właśnie czekały na to, żeby wiesz, się chwycić kogoś i dopłynąć do brzegu, który się nazywa Fame MMA, czyli największa freakowa organizacja. Z drugiej strony ten Cloud nie wygląda źle. Wydaje mi się, że miałbym ciekawe tam konferencje i wiesz, jest jeszcze, no, dużo moich znajomych tam jest też w tym Cloudzie. Spoko, w sensie koniec końców to i tak jest gra o to, kto da więcej. Ja ci mogę powiedzieć, że ja czegoś wolałbym nie robić, ale wolę widzom powiedzieć na samym wstępie, że ja nie jestem idealistą, jestem we freakach idealistą, to byłem, nie wiem, 10 lat na freestylu i w muzyce, jak to robiłem za darmo. We freakach jestem typowo dla pieniędzy, w sensie ogólnie jestem też dlatego, że lubię sport i cały czas bym trenował, no ale jak jest walka, to wybieramy tę federację, która da więcej pieniędzy za to, bo koniec końców po to robimy to. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o samą galę Cloud MMA 4, to która walka jeszcze tam ci się spodobała? Ja oglądałem gdzieś tak od walki Liza Sequento. Mhm. To była zajebista walka, bardzo mi się podobała. No i podobało mi się w ogóle występ i Sequento, i Lizaka. Sequento na pewno taki dynamiczny wariat z charakterem. No zaskoczył też, nie? Lizak też pokazał bardzo duży charakter w tej walce. Ja wiem, że teraz jest moda na to, żeby go wyzywać od Kakolda. Ja się nie wtrącam w jego związek. Dla mnie to był zawsze w porządku gościu, który się po prostu zakochał. No, prywatna sprawa to perspektywy Tak, z perspektywy wielu osób w niewłaściwej osobie. No, ja też nie jestem fanem fagaty, ani twórczości, ani muzyki, ani czegokolwiek. No ale wiesz, wyszedł do gościa, który ważył od niego 20 kilo, dał zajebistą walkę. Coś tam się działo między nimi na konferencjach, no bo ja zawsze mówię to tak.
dobra, okej, okay. Wyjdzie ten lizak i powie, że tam jest sportową waleczkę z Sekwento i tak dalej. No Sekwento jest barwną postacią i friki, no trzeba jakby o coś zahaczyć. No to wiesz, bo ludzie czekają na lekcję pokory, no to dostał lekcję pokory w oczach ludzi, ale jak ja na to patrzę trzeźwym okiem, no to według mnie to dał fajną walkę. No i tyle. No i może trochę oczekiwałem od niego więcej w parterze, myślałem, że go utrzyma tam, tego Sekwento w parterze, no ale widocznie, wiesz, no to jest taka naturalna siła, nie, tego Sekwento, jak całe życie pracował fizycznie, plus całe życie jeszcze chodził na siłownię. Tańczył dokładnie, wiesz, jest. No i było widać, że jest dynamiczny, bo na przykład po Pawle Jóźwiaku też widać, że jest silny, nie? Jak na, wiesz, ale no nie jest dynamiczny, a wiesz, a Sekwento jest silny i dynamiczny, ale ja i tak uważam, że Lizak by wygrał, gdyby nie to, że Sekwento miał tą 5-minutową przerwę, nie? I to normalne, no wykorzystał albo nie wykorzystał. Kiedyś też miałem taką sytuację z Robertem Karasiem. Ale ja wtedy Roberta bardzo lubiłem i wiesz, i powiedziałem sobie, że nie chcę tego wykorzystywać, bo lubię Roberta i też w ogóle, no chcę wrócić, nie? Jak najszybciej. Może jakbym miał takiego, wiesz, by mi wiesz, w jaja kopa, a ja bym go nie lubił, znaczy no nie lubię go i wiesz, i sobie bym wtedy myślał, że i tak dalej, i że nie będę, i że sobie dam czas na odczekanie. Jeszcze jaka... Lexi z Martą Minkiewicz, zajebista walka, bardzo mi się podobała. Bo według niektórych, czy według większości najlepsza walka na gali. Tak, no najlepsza walka na gali, też tak uważam. Boro z Sobierajskim nie widziałem tej walki. Strollowany na pewno, wrócił z zaświatów, pokazał się mega zajebiście, ale on jest takim właśnie grubaskiem, który coś tam potrafi, nie? W sensie, no jest taki ruchowo dobry, nie? Co jeszcze? No ten Piechowiak Piotr chciał mu chyba łeb urwać, no i potem się mocno wypowiedział. Pompował. No Najman z Jacą, no to wiadomo. Nie ma co komentować. No, Najman zajebisty performer. Ja powiem tak, jak on wtedy promował tego Słowika, to tragedia była w moich oczach. Potem coś nawet napisałem i zablokował mnie na Twitterze. Nie mogę nawet patrzeć, co Marcin Najman wpisuje, ale ja nawet... Też jestem zablokowany. Też przez Marcina Najmana? Chyba też nawet, jeśli chodzi o właśnie Słowika. Okej. W każdym razie, nawet mi się to, wiesz, nawet mnie bawił ten Marcin Najman na tych konferencjach, co mówił, że jacy pierdolną tam jakiś granatnik przy głowie, ale no... No... Nie ma czegoś takiego jak nieintencjonalne uderzenie kciukiem, które coś tam łamie o czodu, no dostajesz po prostu cios, no i nie chciałeś walczyć, no i tyle. I żeby też nie było, nie chcę walki z Marcinem Najmanem i tak dalej, mówię po prostu jak jest, no stary. Wiesz, to tak jakbym ja powiedział, że Dawid Malczyński mi połamał czoło tym podbródkowym, który mnie trafił, nieintencjonalnie, ale też nie wstałem, bo tego, no nie, no dostaję strzała od Jacka i tyle, no. No i co by nie mówić, ja jestem antyfanem totalnym Jacka Murańskiego, ale ma charakter do walki, no. No i ma te lata, nie? No, po prostu potrafi, no jest dobry w tym przyjmowaniu ciosów twarzą, a teraz jeszcze się nauczył oddawać, bo kiedyś w ogóle nie umiał oddawać, no. Nowego Terminatora mamy na teraz, jak on nauczy się oddawać. Dobra, a jeśli chodzi o twoją walkę z Adrianem, to gwarantujecie, czy ty gwarantujesz, że jak serio będzie ta walka w boksie małe rękawice, to idziesz na wymianę w ogóle zero kalkulacji? No stary, wiesz, ja jestem przekonany, że ja przed czasem, nie? Wiadomo, może się zdarzyć jakaś sytuacja losowa, słuchaj. To jest, tak, ja sobie... Ostatnio czytałem, że w Brazylii kiedyś powstała taka fabryka, która podrabiała firmę Lamborghini i Ferrari, nie? I nie wiem, czy... Wygooglujcie sobie, naprawdę, Brazylia podróbka Ferrariego, podróbka marki Ferrari. Jest taką osobą, która po prostu wszystko robi, no nawet zaczął walczyć jak ten Ferrari, na samym początku zaczął, wiesz, pajacować i tak dalej. W każdych wywiadach pierdoli to samo jak Ferrari, wiesz, chodzi z jednej nogi na drugą nogę, mówi, go nienawidzę go, i tak dalej. Kolejna analogia, Ferrari, ale to jest w ogóle nawet śmieszne i to w ogóle nie jest pocisk w stronę Ferrariego, bo w jego przypadku to rozumiem. Ferrari wyjmował zdjęcie córki i mówił, że moja córeczka coś tam i tak dalej, dla niej bym zrobił wszystko, nikt mi nie będzie mówił o relacjach z córką i z matką tej córki. Natomiast
Wyjmuje zdjęcie, nie, screena, jak Ferrari do niego pisał i mówi: mamo, to już Ferrari, coś tam mój przyjaciel, nikt mi nie będzie pierdolił o tym. Ja mówię, on się zakochał, albo to jest, wiesz, jakiś syndrom po prostu sztokholmski, albo wiesz, jakby Ferrari porzucił swojego psa i wiesz, i w pewnym momencie do niego napisał na otuchę przed walką i stary, ten, to tak podniosło na duchu, stary, że wiesz, że wyszedł i wygrał z Pawłem Jóźwiakiem. No to jest mega zabawne. No jest po prostu taką tanią. Wiesz, była taka piosenka kiedyś, ale to już było i nie wróci więcej, stary. No i patrzę na tego, jest takim cringe'em, że to jest masakra. No a poza tym już miał mi okazję wypierdolić i zobaczył mnie na face to face i obsrał gacie. Pierdoli coś, że ja tam płakałem, że wyglądałem jakby co. Podszedłem do ciebie, stary, i gówno mi zrobiłeś, więc przestań pierdolić, jak masz okazję, to wlatuj, a nie o tym gadaj, nie? Liczą się czyny, a nie słowa. No, a co do walki, no to... To stanie w pierdol, no po prostu, stary. Jestem przekonany, że lewym prostym bym go napierdolił, a co dopiero, wiesz, w samym boksie. No, kto padał po moich ciosach, stary? Ja też padałem po ciosach innych, ale wiesz... Dobrzy ludzie, stary, dostawali... Siadali na tyłek, nie? No, ja... Nie wiem, no może ma jakiegoś takiego coacha mentalnego, który mu mówi, że wiesz, jesteś dobry, ja jesteś bokserem, jesteś pierdolonym Floydem Mayweatherem, shoulder roll, rób tak, nie? I tak dalej. No i ty, wiesz, no oni chyba są, tak, wiesz, wygląda jakby jedyną książkę w życiu przeczytał, Potęgę Podświadomości, stary, wiesz, i może sobie tak wkręcił. No chciałbym być, czasami patrzę na takich głupków jak i mówię sobie, oni mają żyć łatwiej ode mnie. I do nich dociera mniej bodźców, stary, no. Znaczy ogólnie, no, tutaj... Jestem takim overthinkerem, stary, w tym wszystkim, a wiesz, a ma łatwiej. Znaczy ogólnie, no, tutaj nie piję do Adriana, ale... No bo ja... Nie, proszę nie mieszać w wasze konflikty. Ogólnie ludzie, którzy są głupi, mają w życiu łatwiej, bo się mniej przejmują wszystkim. Tak, wiem. I chorobami, wiesz, nie przejmują się konfliktem zbrojnym gdzieś tam. No dlatego... Wiesz, nie przyjmuję, że jest duża inflacja, stary, na Argentynie jest gościu, który jest skrajnym konserwatystą i jaki to będzie miało wpływ na geopolitykę państwa. Wchodzi, stary, pierdoli formułkę, którą mu Ferrari napisał i tyle, stary. I dostaję za to pieniądze. No dlatego ja przestałem być idealistą, bo ktoś mi mówi, nie promuj Adriana. On się sam wypromował, w sensie raczej internet go wypromował, jakby tymi shortsami, tym algorytmem i tak dalej. Ja mogę mu co najwyżej wjebać za pieniądze, więc jak ktoś mi mówi, oj, nie rób tego czy coś tam, nie będę biednym poetą i tak dalej, byłem przez wiele lat. Idę mu napierdolić, no. No ja też tak kręcony na tę walkę, no bo jak z nim rozmawiałem po jego wygranej z Pawłem Jóźwiakiem, no to mówił, zapytałem, czy teraz walka z Sekwentem, no bo on Sekwentę wygrał, on wygrał, to naturalnie mogliby się tam skrzyżować teraz, a on mówi, nie, Filipek. No ja myślę, że wiesz, że ja zraniłem bardzo mocno wrażliwe serduszko Adriana, mówiąc, że wiesz, że jego władca tak naprawdę ma go w dupie i jego właściciel go porzucił na jakiś czas. Więc stary Sekwento tym, że tam powiedział, że to słyszy na każdym kroku. Ja mam wrażenie, że idzie po bułki i do niego mówią 3,50 pizdo. Nie, i wiesz, i to tak z nim wygląda, więc on się do tego przyzwyczaił, więc u mnie, wiesz, jakby na pewno ze mną jest większy konflikt, stary, wiesz, i powiem, stary, jak nie wiem, podniecie na mnie rękę, stary, przy tym, no to chyba do walki nie dojdzie, kurwa, bo ja też, ludzie nie wiedzą, jakby ja też mam taki mega, jestem bardzo impulsywny, tylko że ja umiem to w sobie tłumić i tak dalej, bo trochę się wgłębiałem w psychologię swoją, jako własnej osoby przez lata, ale boję się, że to ja, stary, zwariuję, jak mi będzie skakał przed głową, no ale zobaczymy. To czekamy. Chciałem jeszcze zapytać, ostatnio w internecie dużo mówi się wczoraj i przedwczoraj, o Wiewiórze i o Robercie Pasucie. Mhm. Wiemy, mamy potwierdzenie, że Wiewiór żyje, bo gdzieś tam w ogóle nic nie wstawiał na swoje social media. Wyglądał jakby to był trochę w melanżu. Znaczy, jego ojciec do mnie pisał z 2 tygodnie temu i mówi, że czy mu pomogę w takiej sytuacji, bo Max nie odbiera telefonu. Myślałem właśnie, że to on ma kontakt.
ojciec ma konto, ale wywiór żyje, dodał ostatnio Instastory. Jak oceniasz to, co się działo na linii Pasut i wywiór? Ten wywiad Pasuta w Urewo i Gimpera, potem te story według wielu niepotrzebne wywióra. Jak to wszystko oceniasz? No bo tam takie no mega insajdowe rzeczy już poszły, bez ogródek jakieś. No nie, no ja nie, coś tam... no już sobie wiesz, jakby wywiór nie musiał tego nagrywać i tak dalej, no bo... Tyle się pierdoli o tym, jak ten wiewiór się bawi i tak dalej, że po prostu by powiedział, raz chyba powiedział to w wywiadzie, w ogóle mam wrażenie, że u ciebie po Ferrarim, że w trakcie Ferrariego, że a nie, to chyba powiedział wtedy na Instastory, jak Ferrari wyzywał jego dziewczynę, że ja to jak się bawię, to jestem ja. No i tak by starczyło, chuj to kogo obchodzi, jak się wiewiór bawi, to póki wiesz, jakiś pod wpływem używek nie spowodował wypadku albo coś, to gówno to kogo obchodzi. Przecież w tym środowisku 99% osób miało styczność z narkotykami. No w ogóle w środowisku celebrytów, mediów. Wiesz, nie ma się co robić na piewce moralności czy na kogoś takiego. Dopiero człowiek musi dojrzeć, wyszumieć się, zobaczyć, że to do niczego nie prowadzi i tak dalej. No nie wiem, ja mam 28 lat i na przykład nie chcę mi się już na takie rzeczy tracić, nie wiem, na jakieś 2 czy 3 dniówki czas. A miałem takie jakby w swoim życiu, jak byłem, nie wiem, młodszy 5 lat temu, czy 4 lata temu, no nie ma co ukrywać. W każdym razie, no nie wiem, się tam zaczął rozwodzić o jakimś magicznym proszku. To było bardzo... Takie konkrety zaczął wchodzić, nie? To by było dziwne. Wiewiór po prostu jest bardzo logiczną osobą, ja już mu to kiedyś powiedziałem, bardzo logiczną osobą, co też pomaga mu wygrywać, ale bardzo nie rozumie często psychologii społecznej i takiego emocjonalnego podejścia, kto jak co może odebrać. On nie rozumie wydźwięku niektórych słów. Klamka mu się nie zapala. Tak, dokładnie, że wiesz, że on jest bardzo dobrym detalistą, jest bardzo dobry w szczegółach, ale nie rozumie takiej szerszej perspektywy. I to jest ten problem. Powiedziałbym, w ogóle to by machnął ręką na tego Pasuta, nie? No przecież to już 10 jest chyba wypowiedź, że wiewiór tak lecisz coś. No a z drugiej strony, no Pasut mówiący takie rzeczy, że wiesz, ja z Pasutem nie balowałem nigdy, no ale jakby wiesz, to myślam się, że mogło być tak, jak na pewno wiewiór raczej nie jest osobą, która kłamie, że tak było jak ten Pasut. Ale Pasut powiedział, że tak było. No to właśnie. No i jest tak trochę jak wiewiór mówi, że wiesz, że nie gada się takich rzeczy, że wiesz. Nie, bo zaraz to zacznie być może nie normalizowane, ale tyle się o tym mówi, jako w pewnym momencie o sterydach, no tak, że to, ale... że ludzie pomyślą, kurde, to jest normalna sprawa. No tak, jak ale wiesz, jakby rozgraniczajmy coś, co wiesz, jak ktoś jest hipokrytą, to jakbym ja byłbym hipokrytą, jakbym ci powiedział, że ja nigdy nie miałem kontaktu z używkami, ale wiesz, jakby nie ma co na ten temat gadać, niech każdy się bawi ja jak chce, nie, ale no w ogóle dziwne wywiady, ja to poruszyłem też na 2 biegunach, które wyjdą za jutro albo pojutrze, dziwny jest ten wywiad Pasuta, brzmi tak, nie wiem, jak jakieś wołanie o pomoc, mam wrażenie, albo jak taki kurwa gościu, którego zawiodło całe społeczeństwo i teraz za wszelką cenę chce pokazać, że te wszystkie społecznie złe wzorce są tak naprawdę dobre i jedyne szczere. No nie muszę ci, Pasut, powiedzieć, że nie wszystkie dziewczyny są takie, jakie ty je masz. No nie wiem, ja na przykład poznałem mnóstwo dziewczyn dobrych w swoim życiu i tyle. No wiadomo, że każdy z nas jest spaczony w tej branży już po wielu latach i na pewno odpierdoliliśmy w swoim życiu więcej niż przeciętny Kowalski, który wiesz, gdzieś tam na drugim końcu Polski ogląda Freak Fighty, ale jakby jest dużo płci przeciwnej, która się nie puszcza i nie chodzi o to, że nie uprawia nie uprawia seksu i tak dalej. Wiesz, żyjemy też w epoce pornografii i wiesz, nie wiem, ty jesteś rocznik 96, tak? 97. Ja jestem 95. 10 lat temu o pornolach to się mówiło tak, wiesz, tak trochę coś tam oglądałem, ale teraz a teraz jest niektórzy, tak, że... Niektórzy nawet ten pobierali na komputer. No właśnie, albo na wiesz, albo na telefon. A teraz jest tak, że wiesz, że wszyscy mają łatwy dostęp do wszystkiego, no i przesunęła się ta granica moralna, ale... Wiesz, wystarczy popatrzeć na Instagram, nie? To już jest takie no soft, tak, soft porno. To jest taki, wiesz, OnlyFans bez wykupienia subskrypcji. Tak. I wiesz, i... No zwłaszcza jak pokazuje pizdę, w sensie jak sobie selfie robi. Tak. Comeback po prostu tematu. Wracamy. No ale nie, no jakby ja współczuję. Nie, ta walka się musi odbyć. Ja współczuję Pasutowi, nie? Bo
Jeszcze też mi się nie podobało, jak on tam mówił, że na każdym... Znaczy, on jest też starszym gościem ode mnie, nie? Jest chyba, no nie wiem, z 10 lat starszy ode mnie, albo coś. Z 36 ma chyba. No okej, okay, no to jest 8. Ale wiesz, jak on mówił na przykład, albo 7, ale jak mówił, że wiesz, że, no, że wspólnik to nie przyjaciel, coś takiego, no... Nie wiem, ja na przykład mam swojego hype mana od 10 lat, tego samego, od 9 tak naprawdę, nie jest... Jest moim przyjacielem, jest trochę wspólnikiem w większości biznesów, ale no wiesz, ja się po prostu w ogóle nie zgadzam w większości z tym, co Pasud mówi. Po prostu każdy się obraca w swojej bajce, a ten problem jest taki, że Pasud jest bardzo znaną osobą i też jest inteligentną osobą, więc ludzie chcą zobaczyć, co on mówi. I jak to widzą, no to sobie myślą, że wiesz, że tak ten świat wygląda, nie? No i z drugiej strony powie Gimper, że trzeba właśnie takie osoby zapraszać, bo to jest dobra narracja, że trzeba dyskusję robić na ten temat. A wiesz, a to się też klika, nie? Więc, no. więc jest to dziwne. No. No ale z drugiej strony koniec końców, na koniec to tak wypustuje Pasuta i wiesz, i o tym się gada. Żyje sobie w miłosnym czworokącie, bo tam chyba są 3 dziewczyny. Harem, nie? No, harem, no ja nie wiem, ja bym nie chciał tak żyć jak Dan Bilzerian, bo pierwsze, słuchajcie, to jest tak trochę, że każda dziewczyna jest trochę atencjuszką, a 3 atencjuszki to już w ogóle. Nie starczyłoby mi czasu na nic. A powiedz mi jeszcze na koniec, już kończąc rozmowę, ta walka z Adrianem Ciosem, jakby miała odbyć się na Fejmie, możliwe, że odbędzie się na Fejmie 21, czy tam już jest karta twoim zdaniem zamknięta i nie ma szans? Czy jest jakaś... Tam ponoć szansa? Nie jest jeszcze karta do końca zamknięta, w sensie... Wiem, bo Nadal mnie wezwał w sumie do walki 2-2, więc... A z kim? On chce z Jackiem, na mnie i Arka Tańcule. Arek. Okej. No nie, no. Może się spotkamy na jednej karcie. Nie. Ciekawe, ale chyba nie, no. Słuchaj, no, a ty przecież nie się dobrze z nim trzymałeś, robiłeś wywiad chyba z nim, nie? Co on te kukły pokazywał takie, że... Czy on to jedno, jak widać, jedno nie wyklucza drugiego. Okej. Można się nie zagłębiać. Okej. Myśli Natalem. Okej. No dobra, no to w moim przypadku jest tak, że jest, wiesz, rzucone w powietrze. No Boxdel powiedział na pokoju na Twitterze, że jest zainteresowany taką walką. Tak. Więc wiesz, więc ja nie chcę na Fame 22, bo to jest za późno. Jakby to 18 jest, maja zaraz. Ale to jest 21. Tak. On będzie już coś o Fame 22. Aha. No, więc ja nie chcę czekać do września. Wiesz. Czyli naturalnie chciałbyś na Klausie, jak najszybciej, bo... chciałbym, jeżeli znajdzie się slot, no to znowu, kto da więcej, nie? Okay. I tak dalej, więc wiesz, przed chwilą pamiętam, co mówiłem o tym, że nie chcę dawać Ciosowi alternatywy, ale też tak ale jak też powiedziałeś, że jest to możliwe. Że jest to możliwe, jeżeli faktycznie zostaną te pieniądze wyłożone więcej, ponieważ każdy z nas na końcu jest we Freak Fightach sprzedajną prostytutką. No i tym miłym akcentem zakończmy rozmowę. Widzów, hej! Dla każdego sportu.